Panie i Panowie Radni, pozwólcie, że otworzymy piątą sesję Rady Powiatu w Sierpcu. Ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Powiatu w Sierpcu, umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad powołuję pana radnego Pawła Pakielu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, można dwa słowa ja do pana zapytać pośrednio. Tak. Ja stwierdzam, że za wcześnie pana podchwalił, panie przewodniczący. Tak. W poprzedniej kadencji pan przewodniczący zawsze walczyłem z nim, obecny starosta, żeby na 9 robić tę sesję organizować. A pan taki teraz 8.30. Ja powiem tak, jeżeli zmieniłem ten termin, to ze względu na to, że jest dużo punktów, ponieważ była ostatnia sesja, no trochę od tego, co się wydało. I ja w takim razie bardzo pana przepraszam. Postaram się, żeby na godzinę 9. Ja myślę, że do tego punktu jeszcze wrócimy, bo też już podałem harmonogram tych sesji, które się odbędą w przyszłości, tak że będziemy zaplanować odnośnie tej ostatniej sesji grudniowej, tam będzie zmiana, no bo tak to poszło no już tą ciągiem takim i no nie wypada, żeby 31 stycznia. W takim razie, nie proszę państwa, serdecznie witam na obradach Rady Powiatu w Sierpcu kierowników oraz przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, których informacje na temat działalności będą przedmiotem dzisiejszej sesji. Nie wiem, czy jest obecna, ale w każdym razie witam panią Franciszkę Teresę Skóra, kierownika oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, dyrektora w Płocku. Panią Bożenę Umińską, powiatowy inspektor sanitarny w Sierpcu. Pana Dariusza Lasotę, kierownika działu monitoringu delegatury w Płocku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Warszawie. Pana Józefa Chmielewskiego, powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. I pana Grzegorza Żelazko, powiatowy komendant Policji w Sierpcu. W związku z tym, iż sesja, na sesji omawiane będą informacje i sprawozdania związane z rolnictwem, na obrady sesji zostali zaproszeni także pan Zenobiusz Tomaszewski, przewodniczący Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku, pan Józef Rękawiecki, kierownik KRUS w Sierpcu i tutaj jest zmiana, pan Zdzisław Głuchowski, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Mazowiecka Izba Rolnicza. I witam także przedstawicieli powiatowych jednostek organizacyjnych, których sprawy merytoryczne będą przedmiotem dzisiejszych obrad. Proszę państwa, na pewno się zapoznaliście z protokołem trzeciej i czwartej sesji. Chciałem się zapytać, czy są jakieś uwagi co do protokołu z trzeciej sesji z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeżeli tak, kto jest za przyjęcie protokołu? Przewodniczony, ile? To jeszcze raz. Bardzo bym prosił, kto jest za? Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję. 16 na 16. Stwierdzam, że protokół z czwartej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego obrad. Proszę państwa, zaobserwowaliście państwo, że nastąpiły pewne zmiany. Oczekujemy też jakichś tam po prostu uwag, jeżeli coś nie tak tutaj, bo chcieliśmy, żeby to było czytelne. Jest jakaś organizacja tej obrad zrobiona
jeżeli jakiś ktoś z Państwa radnych ma jakieś jeszcze uwagi, propozycje, jesteśmy otwarci. I teraz przejdźmy do nieporządku obrad, który tam powinien się już ukazać. Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie ma. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego, czwartego, przepraszam. Informacje Biura Rady w okresie międzysesyjnym wpłynęły pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu obrazujące bezrobocie w powiecie sierpeckim według stanu na 31 grudnia 2014 roku. Uchwała składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. I trzecia sprawa, uchwała składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydawania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej. I sprawa czwarta, pana Bogdana Sobańskiego, dotyczące organizacji protestu. Niniejsze pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczących komisji i klubów. Proszę bardzo, pierwszy się tu zgłosił. Proszę bardzo. Pan radny Ołodzio. Panie radni, panowie radni. 24 lutego 2015 roku we wtorek odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, na którym zaopiniowano trzy projekty uchwał. Zaopiniowano je pozytywnie. To jest projekt uchwał w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. Państwo macie tekst numer 10. Następną uchwałą była uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu sierpeckiego na lata 2015-2033. Również została zaopiniowana pozytywnie. Trzecią uchwałą była uchwała zamieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2015 rok. Tekst Państwo posiadacie numer 13. I następna sprawa to przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Promocji Powiatu na rok 2015. Państwo otrzymaliście ten projekt planu pracy. I na tym by było, proszę Państwa, wszystko, jeśli chodzi o Komisję Budżetu i Promocji Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, szanowna rado, 24 lutego 2015 roku odbyła się drugie posiedzenie Komisji Społecznej, która opiniowała następujące uchwały. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za drugie półrocze 2014 roku. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 rok. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku. Zaopiniowanie ze sprawozdaniem PCPR w Sierpcu z realizacji zadań dotyczących osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok. Zaopiniowanie się sprawozdania z wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w 2014 roku i przyjęcie planu pracy przez Komisję Spraw Społecznych na 2015 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo, wyczerpujące. Proszę bardzo, koleżanka. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Od momentu konstytuowania się Komisji Rewizyjnej odbyły się dwa posiedzenia.
Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 stycznia zapoznaliśmy się ze skargą na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szputowie. Następnie zapoznaliśmy się ze skargą na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu i opracowaliśmy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu. Podczas drugiego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 lutego 2015 roku przyjęliśmy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowania Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu oraz ustosunkowaliśmy się do skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szkutowie. Przyjęliśmy również protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 stycznia 2015. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło kworum niezbędne do prowadzenia posiedzenia i podejmowania prawomocnych decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, na którym to posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano projekty uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033. Oraz opiniowano projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015. Przyjęto również plan pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? W takim razie bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Informacja starosty o pracy zarządu powiatu między sesjami rady. Otrzymaliście Państwo tą informację w materiałach na sesję. Czy są do Pana starosty pytania od radnych? Proszę bardzo, Pan radny Olejniczak. Ja mam takie króciutkie pytanie, prawda, w konkursie ofert na wybór kierownika ekipowania. Ile ofert było? Dobrze, czy ja nie wiem, czy Pan starosta na koniec, czy od razu? Może więcej. Dobrze, proszę, Pan radny Richter. Przewodniczący, Szanowna Rado, tu jest w sprawozdaniu Pana starosty spotkanie z Panem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, z Panem Adamem Stuzikiem. No, chcielibyśmy się coś dowiedzieć więcej na temat, bo tak jak w relacjach tych internetowych Powiatu Sierpeckiego jest bardzo dużo przedstawicieli właśnie gmin i miasta i bardzo dużo osób brało udział. To chodzi o to ostatnie spotkanie, tak? Tak, czego to dotyczyło. I jeszcze bym prosił Pana Starostę o kilka słów na temat właśnie spotkania ze starostą łódzkim dotyczącym właśnie w sprawie przebiegu drogi numer 10 odnośnie małej obwodnicy w tej sprawie Pan Starosta. Proszę bardzo, dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze jeżeli nie ma, bardzo proszę, jeżeli Pan Starosta chciałby jeszcze uzupełnić to swoje sprawozdanie, bo może do tego czasu nie, jeżeli proszę na odpowiedzi na pytania. Proszę, to sprawozdanie, Panie Przewodniczący, jest dosyć obszerne i każdy radny po zapoznaniu no, zobaczył, że praca zarządu naprawdę jest obfita. Jak na razie. Pytać błagamy. Proszę Państwa, odpowiem na pytania. Na pasy wpłynęły trzy oferty, z tym, że jedna oferta nie spełniała warunków formalnych, ponieważ osoba, która tę ofertę złożyła, w jednym warunku było wyższe wykształcenie, nie spełniała tego warunku wyższego wykształcenia. Dwie oferty są w rozpatrywaniu. Dzisiaj po sesji będzie zarząd, ponieważ członkowie zarządu chcieli trochę czasu na zapoznanie się z dokumentami i podjęcie ostatecznej decyzji w wyborze kierownika przypadku. Spotkanie z Panem Marszałkiem było poświęcone, po pierwsze to zapoznaniu się z nową władzą jaka samorządowa, jaka jest tutaj w naszym powiecie sierpieckim, a więc zapoznanie, no powiat, to Pan Marszałek zna, ale z Wójtami, ponieważ burmistrzem jest zmiana czterech samorządach, więc był to jeden cel. Po drugie to było, proszę Państwa, przedstawienie to, co nas czeka w perspektywie finansowej 2015-2020. Pan Marszałek przedstawił program poszczególnych działań zarówno z RPO, zarówno z FS-u,
jak i z PROW-u, co nas czeka, jakie projekty należy przygotowywać, jakie kierunkach należy iść. Po trzecie, było też rozmowa na temat wypracowania stanowiska, czy podjęcia pewnych działań, porozumień w sprawie budowy drogi S10, przebiegu drogi S10, łącznie z małą tak zwaną obwodnicą Sierpca, także jedny tutaj z takich punktów bardzo istotnych, to jest budowa drogi do Skansenu, może w końcu ten temat by też został załatwiony, ponieważ nie chcę tutaj wyprzedzać pana przewodniczącego, bo jest prywatnie dyrektorem tej firmy, ale w październiku będzie uroczyste otwarcie, tak, panie dyrektorze Muzeum Wsi Mazowieckiej, no dobrze by było, żeby poza drogą w jakim stanie do tego muzeum zaczęła funkcjonować. Po tych wszystkich spotkaniach, które były, no jest szansa, że w końcu ta droga znajdzie swój epilog i ta droga będzie funkcjonowała w należytym stanie. Spotkanie ze starostwem płockim było podobnym tematyką związany, mianowicie przebieg drogi S10, a także żeśmy z tego spotkania, ponieważ był to nie tylko sam starosta płocki, pan Mariusz Byniek, ale także dyrektor Regionalnego Biura Planowania Przestrzennego, pan Piotr Brzeski, gdzie żeśmy omawiali założenia projektowe do przebiegu nowej drogi S10, a także do tej tak zwanej małej obwodnicy Sierpca, jak my to nazywamy, żeby ten ruch do Sierpca wyprowadzić. Było to pierwsze spotkanie, natomiast my już zaproszenia żeśmy wystosowali do gości, do Komisji Infrastruktury. Będzie też takie i jeżeli ktoś by z radnych chciał uczestniczyć, to już informuję 17 marca o godzinie 10, tak? O jakiej szkole? 10, tak? Panie Renato, 10, tak? Będzie spotkanie, na które żeśmy zaprosili przedstawiciela Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich reprezentowany, pan marszałek wskaże osoby, żeby tam były. Będzie Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego. Zaprosiliśmy wszystkich wójtów naszej tutaj gminy, pana burmistrza, przewodniczących rad i wójt czy burmistrz ma sobie dobrać specjalistę od spraw drogownictwa w swojej tutaj, w swojej gminie, żeby na tym spotkaniu wymienić poglądy i przyjąć jakieś stanowisko, ponieważ proszę Państwa, z tego co i marszałek mówił, jeżeli by się dobrze współpraca układała, to już głównie chodzi o zarząd miasta, to jest nadzieja, że w perspektywie tej unijnej do 2020 jest szansa na wybudowanie małej obwodnicy Sierpca. Ale to naprawdę trzeba się wziąć za bardzo ciężką pracę i przejść wszystkie te procedury, jakie są związane z budową tej obwodnicy. Natomiast my byśmy chcieli, żeby proszę Państwa, ostatecznie gminy zdecydowały się, jak chciałyby mieć przebieg drogi S10. Wstępny ten przebieg, jak Państwu mówiłem na poprzednich sesjach, jest między Bielskiem a Sierpcem, tak bym to w przybliżeniu powiedział, prawda? Bo to, natomiast tą drogę trzeba by wytrasować. Natomiast proszę Państwa, nie ukrywamy, że to jest potrzebna też decyzja Głównej Dyrekcji i jej stanowiska, ponieważ może się okazać, że do pewnego momentu oni by chcieli przebieg po starej linii S10, natomiast chcieliby wytrasować wokół Sierpca tylko obwodnicę, ponieważ co się zmieniło? Zmieniła się decyzja samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku od Torunia do naszych granic, ponieważ oni mają zaprojektowane, mają pieniądze na budowę S10 od Torunia do Bydgoszczy i dalej do Szczecina. Natomiast ten odcinek od Torunia do, ponieważ był zmodernizowany łącznie z naszą dziesiątką, może być przebudowany, przeprojektowany. Dlatego jest szansa, żeby też porozumieć się i zaprojektować przebieg tej drogi, ponieważ ta droga, proszę Państwa, dajcie sobie sprawę, nie będzie finansowana ze środków ani miast, ani gmin, ani powiatu, natomiast byłaby finansowana ze środków Głównej Dyrekcji, a więc ze środków centralnych i tutaj główne tutaj decyzje podejmuje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jeżeli byśmy już wytrasowali tę drogę między Sierpcem a Płockiem, ja mówię na razie tak ogólnie, wójtowie by znaleźli na każdy na swojej gminie mniej więcej jaki chciałby przebieg tej drogi, żeby była, to byłoby uzgodnione stanowisko, byłoby to zapisane w dokumentach Biura Mazowieckiego, Biura Planowania Przestrzennego, że ułatwiłoby to w przyszłości podejmowanie decyzji nad przebiegiem tej drogi i szybsze wejście w jej realizację, bo od pomysłu do realizacji to jest taki cykl, takie około 10 lat, tak to wygląda w projektowaniu takich głównych dróg, a więc
My prawdopodobnie już niektórzy z nas to po tej drodze może się nie przejedziemy, ale dobrze, żebyśmy pomogli przyszłym tutaj pokoleniom, żeby te szanse miała, żeby ten ruch Sierpca wyprowadzić. Natomiast chcemy takie spotkania zorganizować, to co Państwu obiecałem. Realizujemy to, chcemy, żeby się wszyscy wypowiedzieli, żeby podjąć, żeby wszyscy mieli swoje zdanie i jednocześnie, żeby podjąć ostateczną decyzję. Co my chcemy dalej z tą obwodnicą, to drugą numer 10 robić i jednocześnie, jak szybko jesteśmy w stanie tutaj wytrasować małą obwodnicę Sierpca, bo w tej chwili, co wiem, burmistrz rozmawia intensywnie z mieszkańcami Sierpca też na temat przebiegu tej małej obwodnicy Sierpca, bo chcemy po prostu przyspieszyć te wspólne działania, żeby to jak najszybciej, bynajmniej to małą obwodnicę Sierpca jak najszybciej zrealizować. Natomiast to, proszę Państwa, to spotkanie 17 będzie właśnie poświęcone tym zagadnieniom, żeby jak najwięcej informacji i przygotować dobre plany czy projekty planów do przebiegu tej drogi numer 10. I te spotkania, dwa głównie, to ich był cel, a te pierwsze, jak mówię, jeszcze poznanie się z nową władzą samorządową, po drugie, przybliżenie to, co nas czeka w nowym projekcie środków podziału środków unijnych na tę perspektywę najbliższą. Ja chcę tylko dodać, że tu będzie dla powiatu też się w Browie wyłożyły pewne szanse na pozyskanie środków na przebudowę dróg lokalnych. Będzie to kwota około 3 milionów złotych na powiat. I jeszcze mogą być dodatkowe działania, ale to w tej chwili. My mamy już ściągnięte z internetu projekty Browu, RPO, Lidera i po prostu na najbliższym zarządzie będzie to rozpisane na poszczególne wydziały, zgodnie z tym, co żeśmy na zarządzie podjęli, że poszczególne wydziały starostwa będą, zgodnie ze strategią starostwa powiatowego, będą pilotowały te zadania, które są dla nich w prawie przyznane, przeznaczone środki, żeby jak najwięcej tych środków można było pozyskać. To tyle, panie przewodniczący. Jeżeli coś więcej. Jeżeli to może to uzupełnić jeszcze. Ja się... A proszę bardzo. Pan Radny Marino Sierowski. Panie pytanie w sprawozdaniu, taka słuchna informacja. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kontynuacji przebudowy wzgórza Loret. Jakie wyniki tego spotkania? Bo informacja jest tutaj sucha, tylko że odbyło się spotkanie, czy dalsza część umocnienia tego wzgórza w nadchodzącym roku, w tym roku będzie kontynuowana, czy nie wiem, spadł ten temat jak gdyby tutaj z uwagi Urzędu Wojewódzkiego, nic się nie będzie w tym temacie działo. Bardzo dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo. My żeśmy byli na pierwszym spotkaniu, drugie, teraz następne spotkanie będzie wyznaczone około połowy marca, ponieważ my żeśmy złożyli wniosek wstępny na kwotę, nie pamiętam w tej chwili, chyba 1 200 000, tak skarbnik. Tak. Na dokończenie przebudowy tego wzgórza Lore. I pan dyrektor Dąbrowski zaprosił nas na spotkanie, na którym byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i geolog i jeszcze inne osoby, które w tym uczestniczyły. I stanęło na tym, żeby uzupełnić dokumentację, ponieważ chcemy oprócz tego muru oporowego, dalszej części, która została zbudowana, i jeszcze, proszę Państwa, te takie końcówki, które nie były w pierwszym projekcie projektowanym tego wzgórza Loret, uzupełnić, wymienić na pewne zabezpieczenie tego wzgórza, a jednocześnie, ponieważ w czasie wykonywania prac ziemnych okazało się, że pod schodami i w okolicach schodów wyjściowych od ulicy Wojska Polskiego woda wydrążyła takie kanały, ponieważ ona ściekając tam z tego wzgórza wydrążyła swoje kanały i to stwarza pewne zagrożenie dla tych schodów wyjściowych. Dlatego powstał problem i powstał pewien projekt, żeby to zaprojektować i włączyć w całą tę inwestycję. Oczywiście ta inwestycja już jest jakby poza powiatem, bo to już nie jest, prawda, na naszej drodze się dzieje, ale żebyśmy w ramach tej inwestycji mogli to razem zrealizować. I tu muszę powiedzieć, że ze strony pana dyrektora Dąbrowskiego i jego pracowników i geologa i innych jest pozytywne nastawienie. Jest problem, jak pan radny Kozorowski wie, z wojewódzkim inspektorem, a szczególnie z jedną panią z tego wojewódzkiego inspektora, która twierdzi, że te schody nie powinny tam po prostu podlegać temu projektowaniu. Natomiast mamy bardzo dobre, przychylne stanowisko pani konserwator zabytków, pani Ewy Jaszczak, która naprawdę bardzo tutaj
ciężko pracuje i opracowuje takie dokumentacje, żeby to wszystko było razem zrobione i my jesteśmy też przygotowani, mimo że nie ma tego w budżecie, bo nie możemy w tej chwili jeszcze tego w budżecie, prawda, tego wzgórza włożyć, dopiero będziemy mieli przyznane środki, ale jesteśmy w trakcie decyzji, do końca lutego ma być opracowana przez Budexpol, tak ta firma się nazywa? Budexpol, tak? Dokumentacja, która, bo oni się zobowiązali do opracowania dokumentacji, żeby starostwo zawsze ponosiło kosztów, żeby przedłożyć ją do wojewody pana Kosłowskiego, znaczy do pana Dąbrowskiego, dyrektora biura zarządzania kryzysowego i żeby te sprawy dalej prowadzić i ostatecznie, żeby jak najszybciej można było te sprawy załatwić. Z tym bardziej, że jak na razie odpukać, zimę mamy taką, że nie stwarza nam żadnych zagrożeń związanych z kataklizmami powodziowymi, więc byłaby szansa na uzyskanie tych środków w pierwszym półroczu, żeby można to do końca roku spokojnie te inwestycje zrobić. Ale to, co po naszej stronie wszystko jest realizowane, my wszystko wykonujemy na czas, tylko jak tu pani radny Gąsiorowski, to jedno panią zna, to wie, że z to panią są zawsze problemy, żeby ją przekonać, choć na końcu ja się przekonuję, ale trzeba wykonać długą drogę, żeby ją przekonać. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby, ma pytanie do Pana Starosty? Proszę Państwa, ja tylko chciałem, to tutaj jest temat do Pana Starosty, chciałem powiedzieć tak, że te spotkanie pierwsze, które było z Panem Marszałkiem, gdyby Pana Starosty, ale również ja chciałem, żeby, jak to mówiłem, żeby bliżej wspólnie współpracować, w związku z tym, to było takie pierwsze spotkanie zorganizowane przez powiat, z burmistrzem, z wójtami i przewodniczącymi rad, żeby się wypowiedzieli. W tym pierwszym spotkaniu nam zależało, żeby się dowiedzieli z pierwszych rąk od pana marszałka, co można i gdzie można jakie środki pozyskać, co było taką informacją chyba najbardziej potrzebną. Natomiast ustaliliśmy również, moje takie było prośba, ażeby takie spotkania się odbywały przynajmniej raz na kwartał, ponieważ są wspólne działania, żebyśmy wiedzieli jedni o drugich, co robimy i jak jednego czy drugiego wesprzeć, czy wspólnie coś zrealizować. Następne spotkanie zaplanowane jest, że zorganizuje to burmistrz miasta Sierpca. To tak tylko do wiadomości. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje, zapytania radnych. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Bardzo proszę, pan radny Ocic. Szanowny panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, może pani by nam przybliżyła ten temat odnośnie punktu 25 posiedzenia. Postanowienie proceduralne w sprawie zwrócenia skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014 roku na działania i zaniechania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu. Ja bardzo przepraszam, panie radny, czy te pytania oczywiście jest zanotowane, czy w punkcie 25, mogłaby, 31, czy mogłaby pani radna przewodnicząca komisji rewizyjnej odpowiedzieć? Bo chciałbym, żeby to tak... No pytania są, to chciałem zapytać panią. No dobrze, ale ja mówię, bo jestem 21. Ja pytanie mam w punkcie 25, proszę państwa, Pierwszym. Ale to może poczekamy tego punktu 21. Jeżeli pan radny uważa, że to jest... Bo przesuwamy wtedy punkt, ten nasz porządek to było odrzucone do tego, tak? Ale to... Nie, przepraszam, nie odrzucone. Panie radny, jeszcze raz się pytam, czy wyraża pan zgodę, żeby ten punkt niezanotowany przenieść na w punkcie 21, żeby była odpowiedź i na ten temat była dyskusja. Panie przewodniczący, wiem, że to jest nieprzyjemna sytuacja, jeśli chodzi o tą skargę, ale no to dobrze, 21. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z Państwa, pani radnych chciałby zabrać w tym. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja tutaj do pana starosty jedynie prośbę chciałbym tak skierować, bo na ulicy Konstytucji 3 Maja, jak wiemy, buduje się supermarket Netto i po prostu wiadomo, pogoda jest taka, jaka jest, że po prostu dużo właśnie tego błota jest wyciągane z tej działki na ulicę i jest to po prostu bardzo zanieczyszczona ta ulica ze względu właśnie tej budowy. Gdybym prosił, aby pan dyrektor zarządu dróg może zwrócił w jakiś sposób uwagę inwestorowi,
żeby częściej po prostu ulicę sprzątał, bo to jest, no, po całej ulicy to się roznosi na całe miasto, rozbąż samochody już sprzątają, bo także doskarżą się mieszkańcy po prostu na to. No, wiadomo, budowa jest budowa, ale można ją uczulić i kwestię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jeszcze ma? Proszę bardzo, pan radny. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja również pan starosty, takie z gatunku inwestycyjno-oświatowych. Kiedy zamierzamy wprowadzić do naszych zadań inwestycyjnych budowę hali przy zespole szkół zawodowych numer 1? Ostatnio rozmawialiśmy na temat w poprzedniej kadencji w październiku, wiem, że tam już był gotowy projekt. Chciałem zapytać właśnie, jak to dalej wygląda i czy zamierzamy wprowadzić i kiedy właśnie do zadań inwestycyjnych budowę tej hali. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze z panów radnych ktoś chciał w tej sprawie, w tym punkcie? Jeżeli nie, to bardzo proszę, czy teraz pan starosta, czy... Bardzo proszę pana starostę. Znaczy, w odnośnie pana Richtera, to będzie protokół, pani Dominika przekaże do zarządu dróg, żeby na to zwrócił uwagę i porozmawiał z inwestorem, czy z wykonawcą, przepraszam, żeby te sprawy uprzątać. Natomiast co odnośnie drugiego punktu, w tej chwili chcemy z panem dyrektorem zespołu szkół numer 1 rozpocząć serię spotkań na znalezienie możliwości sfinansowania budowy tej hali, ponieważ czekaliśmy na to, co się ukaże w środkach unijnych, ale z tego, co widzimy w środkach unijnych, nie będziemy mogli skorzystać z dofinansowania, więc trzeba szukać innego dofinansowania, ponieważ projekt tej hali to jest kwota 5 200 000 zł i realizując te inwestycje musimy znaleźć takie rozwiązanie finansowe, żeby nie zamknąć innych inwestycji. Bo jeżeli byśmy chcieli, to jest inwestycja, która wymaga czasu rozliczenia, czasu budowy 2-letniego, czasu rozliczenia 3-letniego i tu trzeba zabezpieczyć finansowo te inwestycje w taki sposób, żebyśmy nie zawiesili wykonywania innych inwestycji, na które możemy otrzymać duże wsparcie środków unijnych, bo musimy też wykorzystać to, co jest w środkach unijnych, ponieważ może to się okazać, że przecież państwa już jest ostatnia szansa na pozyskiwanie tych środków, bo z tego, co nam wstępnie wszyscy mówią, to po 2020 roku już w następnej perspektywie środków na takie zadania, jak w tej chwili już prawdopodobnie nam nie będzie dawało. My w tej chwili można powiedzieć tak, że 33% środków do kosztorysu moglibyśmy wnioskować, czy moglibyśmy pozyskać, ale to na dzień dzisiejszy nie załatwia nam jeszcze tematu, ponieważ uważam, że jest to za mało. Musimy poszukać możliwości sfinansowania tego zadania większej kwotą dofinansowania, dlatego wymagane będzie trochę porozmawiania z odpowiednimi instytucjami, poszukania wsparcia, żeby jak najwięcej środków może do tej inwestycji było pozyskać, bo nie ukrywajmy, my nie mamy dużego zadłużenia, gdyby nie WPF, to moglibyśmy to wziąć kredyt na budowę tej hali i spokojnie tę inwestycję zrealizować. Natomiast przy obecnym WPF-ie skarbnik na bieżąco realizuje i w takiej możliwości inwestycyjnej zaciągnięcia kredytu w takiej wysokości prawdopodobnie nie byłoby możliwe, ponieważ nie dostalibyśmy zgody RIO na takie działania. Dlatego my tutaj też nie zasypiamy gruszek w popiel odnośnie działań finansowania naszego samorządu. Skarbnik był na szkoleniu w OSIE, gdzie się mówiło o tak zwanym leasingu zwrotnym, gdzie też szukamy różnych rozwiązań po to, proszę państwa, żeby powiat bezpiecznie mógł funkcjonować pod względem finansowym i dlatego musimy znaleźć rozwiązania finansowe, żeby to hale jak wybudować przy jak największym udziale środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Jeszcze widzę, proszę bardzo, pana radnego. Chciałbym tylko dopytać, bo rok temu rozmawialiśmy z panem starostą o tych środkach Ministerstwa Sportu. O tym mówiłem przed chwilą. Czy jest jakaś szansa właśnie konkretnie? Mówiłem o tym przed chwilą, 33%. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu, punktu 7. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu sierpeckiego. Informacja została przekazana Rady w materiałach. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Radnych, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja czytając tą informację dotyczącą zadań realizacji zadań z zakresu ochrony nasiennictwa zwróciłem szczególną uwagę na ilości opryskiwaczy
wykorzystywanych na terenie, używanych na terenie powiatu sierpeckiego i zgodnie z danymi, z bazą danych PIORiN na ostatni dzień zeszłego roku aktualnych badań technicznych nie posiadało 671 opryskiwaczy. To jest ponad 40%. Ja tutaj mam nadzieję, że pan dyrektor, pan kierownik powie parę zdań w tym temacie. Natomiast chciałbym dodać, iż osoby, które rolnicy, wnioskodawcy, ci, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, muszą liczyć się z tym również, że w ramach tak zwanej kontroli wzajemnej zgodności przeprowadzane są badania, czy i sprawdzane jeszcze opryskiwacze posiadania testy. Kiedyś robił dopiero i przekazywał te protokoły pokontrolne do agencji. W tej chwili ALI wykonuje to, że tak powiem, własnymi siłami. I bardzo ważna rzecz, w momencie, gdy brak jest atestu, agencja może zmniejszyć wysokość płatności bezpośrednich od 3 do 15%. Bardzo dziękuję. Czy pani kierownik od razu odpowie? Jak można to... Proszę bardzo. No proszę Państwa, to nie jest stan zadowalający taki obraz badania opryskiwaczy, zwłaszcza, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje obowiązek stosowania środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, czyli mówiąc na nasz język, opryskiwaczem, który przeszedł pozytywnie badania techniczne w zorganizowanych i upoważnionych przez wojewódzkiego inspektora stacjach, czyli jednostkach upoważnionych do tego typu działalności. Bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie, że pan zwrócił uwagę, bo no, jest to poważny problem przy dużym nacisku na produkcję zdrowej żywności. I paradoks jeszcze jest taki, że na terenie powiatu sierpeckiego nie stosuje się dużo środków ochrony roślin. Produkujemy zdrową żywność. Tam w mojej informacji jest również doniesienie, że były pobierane te próby płodów rolnych na obecność środków ochrony roślin i środków ochrony roślin nie stwierdzono. I to już jest kolejny rok, gdzie nie stwierdzamy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, czyli produkujemy zdrową żywność. Samo badanie opryskiwaczy, sprzętu do stosowania środków ochrony roślin leży w gestii producentów. I albo ktoś jest producentem co innym i produkuje i bada, albo no tak się zachowuje, jakby powiedzieć, nie dosyć dobrze. Można tu jeszcze uwzględnić i taką sytuację, gdzie na przykład opryskiwacz jest niezbadany, ale nie są stosowane tym opryskiwaczem środki ochrony roślin. I wtedy on jest u nas jako niezbadany, ale nie jest wykorzystywany do stosowania środków ochrony roślin. No chciałoby się, żeby ten obraz był inny, żeby były wszystkie opryskiwacze zbadane, zwłaszcza, że mamy poorganizowane stacje kontroli opryskiwaczy, które chętnie czekają na prowadzenie badań. Ponadto przyjeżdżają na nasz teren jeszcze i inne stacje kontroli opryskiwaczy, które prowadzą badania. No nie wiem, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć. Przepraszam bardzo za bezdelegowanie. Bardzo, bardzo dziękuję, ale to jest wyczerpująca odpowiedź. Jakby można było, ja tam w tym doniesieniu może jeszcze parę zdań powiem. Wszystko wytłumaczyłam o integrowanej ochronie roślin. Gdzie to jakby powiedzieć, to nie jest duży nakład rolników, praktycznie może żaden nakład. Bo jak ktoś stosuje środki, może kupować środki, które nie są tak toksyczne, prawda? Odpowiednia faza siewu, odpowiednia agrotechnika. Mamy już, że tak powiem, dużo załatwione z integrowanej ochrony roślin, a ja wiem, że na terenie powiatu sierpeckiego rolnicy nie stosują środków tak sobie, bo trzeba stosować. I każdy to stosuje z dużym zastanowieniem i wykorzystuje inne metody ochrony roślin, głównie metody niechemiczne. Dziękuję. Jeszcze widzę, że tu radny. Bardzo proszę. Ja tylko chciałbym jednym zdaniem
wszyscy słyszymy, ubolewa Pani nad faktem, to jest zrozumiałe. Tak. Bardzo dobrze, że jest taki dodatkowy czynnik mobilizujący w postaci takiego, nazwijmy to, straszaka ze strony armii, która rozdziela te środki. Możliwe, że niektórzy w ten sposób zrobią to, co należy. Wie Pan, no właśnie, jeszcze jest taka sytuacja, że na przykład jak ktoś nie ma zbadanego opryskiwacza, no bo gdzieś tam przegapił lub zdecydował się, że on w tym roku nie będzie badał, bo nie będzie stosował środków, prosi nieraz sąsiada, żeby mu zrobił zabieg. To też są takie, jakby powiedzieć, wyjścia, no które honorujemy, bo tutaj co prawda producent ma rację, ale producent oświadcza. Bardzo proszę, pan radny Osiecki. Ja się nie dziwię pana Pawła, pytania do pani, bo akurat jest kierownikiem tej agencji, tak, ja która przydziela. Ja także powiedział na początku, od 3 do 15 można zabrać. No, tak. Dlatego te pytania. Pana mnie zabiera. Dziękuję w takim razie. Kto jeszcze z radnych i chciałby zadać może jakieś pytanie? Tu do pani kierownika. Takim ja bym miała prośbę, gdzie można sobie, bo szanowni państwo, opowiadajcie, przekazujcie, to takie bardzo wyczerpujące to doniesienie, żeby po prostu producenci byli świadomi i mieli wiedzę. Bardzo w takim razie wyczerpująca odpowiedź. Proszę państwa, w związku z tym, że informacja związana jest z sytuacją w rolnictwie na obradzie sesji, zostali również zaproszeni pan Józef Rękawiecki, kierownik KRUS w Siercu i pan Głuchowski w zastępstwie tutaj. Czy ktoś z panów chciałby zabrać głos? Pan Głuchowski, bardzo proszę. Chciałbym wrócić do tematu, ponieważ sprawa opryskiwaczy jest jednym punktem, jednym z wielu punktów, które rolnik musi spełniać, jeśli chodzi o ochronę roślin. Druga wiążąca się bardzo, ja nie mam tych cyfr przed sobą, ale wiążąca się bardzo z tym, jest kwestia szkoleń, uświadomienia rolników o tym i o innych kwestiach, czyli o kontrolowanej ochronie i o stosowaniu opryskiwaczy co 3 lata. Natomiast co 5 lat obowiązkowo rolnik musi ukończyć kurs, nazwijmy go chemizacyjny właśnie w tym kierunku. I tutaj rolnicy otrzymują pełną informację na temat, jak zachować się, jak stosować dobre praktyki rolnicze, akurat tutaj w produkcji roślinnej. I tam jest również informacja o konieczności atestowania, więc apel, żeby prawda, uczulać rolników i tak dalej, no owszem, zawsze każdy apel jest dobry. Natomiast tutaj rolnik musi mieć świadectwo, otrzymuje po takim kursie, no i tam otrzymuje wiedzę, dlatego jeżeli coś nie spełnia, a jest skontrolowany i nie ma certyfikatu na opryskiwacz, to o konsekwencjach bardzo dobrze wie. My jako Ośrodek Mazowieckiego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego chcieliśmy ułatwić rolnikom i napisaliśmy program rok temu, żeby za darmo były te kursy i w tym roku całą zimę robimy te kursy za darmo. Łącznie z Mazowiecką Izbą Rolniczą wystąpiliśmy w konsorcjum, żeby mieć większą moc. No i wygraliśmy i prowadzimy. Odbyły się już u nas kilka tych kursów. Jeszcze są 3 chemizacyjne i jeden zintegrowany ochrony roślin będzie za darmo. Do tego punktu możemy dodać również to, co tutaj dyskutowaliśmy kilka lat już. Niestety przeszło, ale Unia mówi, że za mało, o obszarach szczególnie narażonych. Również napisaliśmy, już dwie zimy prowadziłem szkolenia w każdej gminie tych sołectw, których obejmuje na obszar szczególnie narażony. Z naszego powiatu jest to 40 sołectw, połowa gminy Zawic, a w innych 8-9 gmin, na 8-9 sołectw na innych gminach. Nie ma obszarów szczególnie narażonych na gminie Rosiczewo i Szczutowo. Tutaj również napisaliśmy program i w miesiącu maju i cały czerwiec, ponieważ w maju to końcówka, ponieważ będziemy korzystać z komputerów i sali Centrum Kształcenia Rolniczego ze Studzieńca, więc po maturach nasi rolnicy z OSN-u do końca czerwca 7 kursów 3-dniowych odbędą na temat dobrych praktyk na tych terenach. Kto się nie orientuje, powiem, że tu chodzi o ochronę wód, czyli żeby nie zanieczyszczać wód, czyli
o uczuleniu rolników, szczególnie tych, którzy mają produkcję zwierzęcą, ale nie tylko, bo również chodzi o racjonalne nawożenie pól. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę Pani Karol. Tylko jedno zdanie powiem tak. Bardzo sobie chwalimy współpracę i pracę Modru, ponieważ te szkolenia Modr jest upoważniona przez wojewódzkiego inspektora do prowadzenia takich szkoleń. Takie szkolenia prowadzi w tym roku po raz pierwszy na bazie opracowania Modru Mazowiecka Izba Rolnicza. I proszę Państwa, no nie ma co się oszukiwać. Rolnik to wie, co ma zrobić. Ma pełną świadomość. Szkolenia są również kontrolowalne i że tak powiem, tu w naszym rejonie nie mamy uwag, a no, szkolenia są te, kontrole są bardzo takie wyczerpujące, od nieraz od początku do końca, ponieważ chcemy wiedzieć, czy program, który nam przewidział minister w rozporządzeniu, jest realizowany. Także tu nie ma uwag w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Kierowniku. Czy ktoś jeszcze chciał z Państwa? Ja myślę, że radni zostali poinformowani w materiałach i teraz wyjaśnienia. Ja myślę, że tylko zostało szkolić tych, którzy to, te szkolenie jest potrzebne. Informacja ta jest chyba wystarczająca, także bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego. I ten projekt uchwały wraz z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego otrzymali Państwo w materiałach. Czy ktoś by chciał z Państwa zabrać głos w tym punkcie obrad? Bardzo proszę, tu radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest tu przedstawiciel właśnie Ochrony Środowiska. Ja mam takie pytanie, ponieważ są budowane wiatraki, a przynajmniej mają być budowane o mocy 2-4 MW. I moje pytanie, jaka powinna być zachowana bezpieczna odległość od zabudowy zawodowej? Bo pytania o nas w spotkaniach podawane odległości 100 metrów, 1000 metrów, a ostatnio mówię o dwóch kilometrach, czyli praktycznie na terenie powiatu żaden wiatrak nie powstał. Nie jest uregulowane. Ja nie wiem, czy pan kierownik od razu odpowiedział, czy nam pisze? Znaczy ja mam taką propozycję, ponieważ no, są to pytania szczegółowe, na które no, ciężko mi jest odpowiedzieć w tej chwili bezpośrednio, nie znam tych pytań wcześniej. Może umówimy się tak, że po prostu przygotujemy z moimi przełożonymi odpowiedzi i przyślemy do rady koncerty. Tak, czy tak może być? Tak, to pytanie naprawdę szczegółowe i ciężko jest. No, sprawa jest poważna w każdym razie. Dobrze, oczekujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panów radnych? Jeżeli nie ma, w takim razie tutaj myślę, że na to pytanie będzie odpowiedź pisemna. Oczekujemy na to. I kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego? Proszę bardzo. Wszyscy są za. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu w Kielcu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego. Przechodzimy do następnego punktu 9 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sierpeckiego w 2014 roku. I ten projekt wraz ze sprawozdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sierpeckiego w 2014 roku otrzymali Państwo w materiałach. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obraz panów radnych? Jakieś pytania może są do Pani kierownik? Nie ma. Nie ma pytania. Nie ma. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Wyczerpujące było wszystko w materiałach. Także kto jest panów radnych za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania?
Wszyscy za. Stwierdzam, że Rada Powiatu Siedlcu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Siedlskiego w 2014 roku. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Siedlcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Siedlskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok. I ten projekt również Państwo otrzymaliście w sprawozdaniu Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Siedlcu o tym stanie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tym jakiś głos? Proszę bardzo, tu radny Krakiewa. Ja tylko tak się drobną uwagę. Faktycznie wynika to z tego sprawozdania. Ilość zaangażowanych sił i środków była większa niż rok wcześniej, bo ilość pożarów się zwiększyła 27%. Ale tutaj chciałem zwrócić uwagę szczególną na ilość alarmów fałszywych. Jest ich, było 8, jest 3, czyli mniej niż 100%. Zmęczył się ten zespół. Są też i pozytywne. Tak powiem, że to czasami w tym roku jest więcej osób, które próbują sobie prowadzić służbę ratowniczą, uważając się tego nie ma. A przyjmujący zgłoszenie nie jest w stanie tego stwierdzić. Nie jest jasno widzę, żeby wiedział, czy jest prawda, czy jest fałsz. Nieraz udaje nam się stwierdzić i nie jedziemy, ale z reguły trzeba dokonać fizycznego sprawdzenia. Bardzo proszę. Tylko chciałbym też, czy te fałszywe alarmy są na 112 numer, czy na 998? Czy też 112 też jest pewnie włączone? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Automatycznie przychodzi, tak? Jeszcze kontynuując moją wypowiedź, czy jakie są konsekwencje w momencie, gdy takiego żartownisia się właśnie? Do tej pory nie stosowaliśmy tak. Ponieważ no to są takie sytuacje, osoby, które takie coś robią, trudno jest im, że tak powiem, jest to długi proces i póki co nie jest to aż tak na taką skalę, żebyśmy tutaj z tego powodu wstępowali na jakąś tam ścieżkę prawną i tak dalej. Ponieważ znając tutaj statystyki, to nie jest, to jest do przyjęcia taka sytuacja i staramy się z tym żyć. Proszę bardzo, jest tutaj pan radny Kudacki. Panie radny, panie przewodniczący, przepraszam. Panie komendancie, mam pytanie, bo tam było w tym zestawieniu, że wzrost pożarów średnich o 81%. To strasznie dużo. Z czego to wynikało? Te... Chyba 81%. Małych. Na 81%. Małych, średnio się wydaje. Małych. 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 Od 11 do 20 średnich mamy. Średnio. Czyli średnich ma 81%. Nie. Małych jest 128 na przykład pożarów, a średnich tylko 20. A było 11. Było 11. Czyli 81%. Jest wzrost. Więc tutaj to też zależy od tego, w jakim to obiekcie powstanie, ponieważ tutaj obiekt bierzemy pod uwagę, który ma pod to pożar i stąd też i jego potem małe rozmiary. Jeżeli to będzie mały obiekt, to ten rozmiar pożaru będzie wciąż mały. Jeżeli obiekt będzie duży, to wtedy można jeszcze ten pożar złapać. To mnie na myśli, zadam sobie pytanie, czy są jakieś analizy czynione, w sensie na szczeblach właśnie powiatowych, strażnych, komend powiatowych, z czego te pożary wynikają i czy potem jest jakaś akcja prowadzona, na przykład taka właśnie profilaktyczna, żeby ludzi uczulać na pewne rzeczy? No to żeby prowadzimy na co dzień, tutaj to jest na dziennym naszym, ale no niestety nie udaje się uniknąć tych zdarzeń, bo takie jest życie. Chcę tylko powiedzieć, że powiat sierpeński należy do powiatów, gdzie zdarzeń jest najmniej pojemności. Znaczy tym się może uchwalić. A opcji zero po prostu nie da się uzyskać. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z pan, pan, no proszę, pan, pan, niech rozszerzy. Ale bardzo proszę o spokój, bo pan komendant wiedział o co chodzi. Jest wyjaśnione porównanie 2013 do 2014 roku. I tutaj jest też w tabelce właśnie uprawy i rolnictwo. I tu w 2013 roku było 45, w 2013 45, w 2015 50. Ale jest następne inne 32,58. Co to są te inne? A to są pozostałe niewymienione tutaj wyżej. No. Razem wszystko wiesz. Proszę Państwa, ja myślę, że wyczerpujące jest sprawozdanie i ta wypowiedź. Nie wiem, czy Pani na... Nie, tak. Proszę Państwa, w takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały? Aha, przepraszam Panu, Pan Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj mam Pana Komendanta o zakresie współpracy Straży Pożarnej z zarządcami dróg powiatowych wszystkich szczebli. Chodzi mi o wprowadzenie faz drogowych przy wypadkach drogowych, jak również stosowanie neutralizatorów, środków pianotwórczych i sorbentów przy tych wypadkach. Temat jest myślę, szeroki. No, współpraca jest w tym zakresie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o już taką naszą ziemię, w tym temacie jest tym między innymi to, że zarządcy dróg w jakiś sposób partycypują w tych postach, jeżeli trzeba chętnie zastosować. Natomiast tutaj no, w danym przypadku staramy się współpracować na tyle, żeby jeżeli trzeba być pierwszym na miejscu, rozpoznać to zdarzenie i o ile jest to możliwe wykonać przez nas wykonanymi sami, jeżeli to jest jakiś dłuższy proces, wtedy zarządca drogi podejmuje działania. I tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję. Czy wszystko jasne? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, i przystępujemy, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowej Straży. Wszyscy są. W takim razie, proszę Państwa, stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa powiatu sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sierpeckiego. I również ten projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sierpeckiego otrzymali Państwo w swoich materiałach. Czy ktoś z panów radnych ma jakieś pytania do Pana Komendanta? Bardzo proszę, Pan Daniel. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanko takie. W ubiegłorocznym sprawozdaniu przewidział się taki problem uprawy roślin służących do produkcji narkotyków i handlu tymi, prawda, substancjami. Jak ta tematyka wyglądała w 2014 roku? Szanowni Przewodniczący, Szanowni Państwo, problem ten jest bardzo dużym zagrożeniem na terenie powiatu sierpeckiego. Cały czas wzrasta. Niestety nasza młodzież jest narażona na pokusy i zamiast papierosów, alkoholu, używa teraz narkotyków. Dynamika idzie w górę. Przykładem jest otwarcie nowej dyskoteki w Borkowie, gdzie prawie co roku z weekendu mamy problem z narkotykami. Zwalczamy to środkami i zasobami, jakie mamy, ale niestety no, profilaktyka jest nie tylko do policji, ale i do innych instytucji związanych z bezpieczeństwem i oczekujemy na współpracę, otwarci jesteśmy. Staramy się jak możemy, żeby jak najwięcej tego zlikwidować, ale no, to jest roślina, która samosiejka jest praktycznie przy mleczarni, to
jest to na tych górach co roku problem, ponieważ nie ma to do zlikwidowania. Mimo stosowania środków może to każdy pójść, prawda, i sobie zerwać. A teraz zrozumie się wszyscy. Oni tak nie jest to tajemnicą. Problem to jest co chce. Tak jest, to chce to wyjąć. No, są internety, no, można nasza nadakupy przez internet, sprowadzić przez internet. Jest to problem w całym kraju. Myślę, że u nas no jeszcze nie jest na takim etapie, że jest to jakieś tam wielkie zagrożenie, ale co roku jest coraz więcej. Być może lepiej działamy, więc ujawniamy. Współpraca z panami, które prowadzą tą dyskotekę, jest o tyle dobra. Pierwszy raz się spotkałem, że jest na poziomie, powiem, bardzo dobry. Bo większość to oni ujawniają, to przekazują sprawcom. Naszym zadaniem jest, żeby znaleźć dylerów, prawda? Ale jak to jest szeroko, to trzeba powiedzieć, że przyjeżdżają nas z Torunia, z Kultuska, bo takie osoby zatrzymujemy. Jest to okręt 200 km, gdzie się zjeżdżają, prawda, i przywożą nie tylko narkotyki, ale inne też przestępstwa, bo to jest normalne. Gdzie jest duże zgromadzenie, tam zawsze są problemy. Myślę, że ta wypowiedź na tym zakończy, że pana zadowala to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja jeszcze mam pytanie. W tym sprawozdaniu jest napisane nastąpił znaczący wzrost ujawnionych przestępstw gospodarczych z 79, 13 do 148, 14. To jest związane z małą wykrywalnością przez policję? Czy... No jak nastąpił wzrost, to jest większa wykrywalność. Także trzeba pogratulować. Czy ktoś jeszcze radny, radny Gościowski? No tak, tutaj rozpatrujemy tą sytuację z narkotykami. Jest pytanie do pana komendanta, czy policja nasza dysponuje stosownym urządzeniem, żeby badać kierowców, bo ten problem jest też negatywnie rozwijający się wśród kierowców. Zamiast alkoholu stosują narkotyki. To w dużej mierze dotyczy kierowców tych zawodowych, bo jednak tych godzin za kierownicą spędzają bardzo dużo. I teraz jest to pytanie, czy w końcu są te testery, tak jak w przypadku alkoholu, dysponuje komenda nasza, czy wydział drogowy dysponuje, że może sprawdzić, czy są prowadzone, czy będą prowadzone jakieś akcje w tym temacie. To jest ogromny problem. Takie urządzenia jak Altometa 2.0 i podobnie do wydmuchania w powietrzu nie posiadamy, ale są, mamy testery ślinowe, które używamy. Jeżeli się potwierdzają testery ślinowe, pobieramy krew, kierujemy do badań, do laboratoriów, które w Radomiu czy w Krakowie. I takie badania przeprowadzamy i takie wyroki zapadają właśnie pod wpływem narkotyków. Ale takiego urządzenia typowego w wydmuchanym powietrzu nie mamy. Czy takie urządzenie dostaniemy i kto go zakupi, ciężko powiedzieć. Na razie nie zależy to ode mnie, od Radomia, może gdzieś do samorządów, którzy finansują. Jest to szeroko gama narkotyków i takich urządzeń typowych nie posiadamy. Nie ma takiego urządzenia, które zakładali haszysz, marihuanę, amfetaminę, prawda, i inne środki. No, takie urządzenie nie ma słowego. Po prostu procedury, które mówią, jak pan dostał, są przepisy i postępujemy zgodnie z tymi procedurami. Może tutaj też pan radny nie jest, nie trzyma słowa, ponieważ nie miał zabierać głosu, ale bardzo proszę. Pan przewodniczący się zauważa. Marek podjął temat naprawdę szeroki, który obejmuje tutaj naprawdę dużą ilość młodzieży. Ale panie komendancie, jeżeli pan tu jest teraz, my jesteśmy większość tutaj wszystkich, może pan poprosił samorząd o to, żeby zakupił takie urządzenie. Ja nie widzę problemu, jeżeli taki jest problem z tym. Samorząd, mówię, no nasz samorząd, pan starosta, rada. O, i gminy się zaoferowały, widzi pan, panie komendancie. Wrócimy się z takim właśnie, jakaś koszty. A jaki koszty? Nie mogę powiedzieć w tej chwili, bo dla się interesowali, ponieważ są mniejsze potrzeby. No dobra, telegra to można tych prezentów się spędować. Na otwarcie było powiedziane. Na otwarcie. Dobrze.
Aha, dobrze, pan to wygraźnie trzymam przed sobą. Panie starosto, będzie na otwarcie nowej komendy to urządzenie. Proszę. O, już głową kiwa, to znaczy, że może być. Może za chwilę zabiorę. Pani nie będzie. Proszę Państwa. Myślę, że tutaj trzeba się z tym koniec. Zbędzie się, jak to jest z tym urządzeniem, żeby nie wydać darmo pieniążku, bo jeżeli to będzie na przykład do badania jednego typu narkotyku, no to chyba nawet nie ma sensu tego zakupywać, bo szkoda by, a to urządzenie są dość drogie, prawda? I lepiej użyć tego testeru i tym trybem, który ma mieć. Chyba, że są takie, a koszta technologia do przodu, nie jestem dzisiaj zorientowany, ale myślę, że to sprawdzimy i w kontakcie będę z starostą, z samorządami, jeżeli takie urządzenie byłoby się przydatne, to zakupić to sobie, bo pozwolimy sobie zwrócić pisem o zakup takiego urządzenia. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Ja myślę, że najlepiej jakby nie było problemów, to nie potrzeby było tych wszystkich urządzeń. Ale no niestety jest tak, jak jest. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania komendanta powiatowego policji w Sierpcu? Wszyscy są za. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania komendanta powiatowego policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sierpeckiego. Przechodzimy do punktu 12, tak? Dobrze, proszę. Proszę bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować inspekcjom i służbom za przygotowane sprawozdania bardzo szeroko i bardzo obszernie informujące o Waszej działalności, o Waszych tematach bardzo trudnych, jakie podejmujecie, bo przed chwilą też w dyskusji to się okazało. My na co dzień współpracujemy z panem komendantem policji i straży pożarnej i te sprawy, czy też no, z panią dyrektor Kumińską odnośnie sanepidów, z panią dyrektor Skóro odnośnie informacji rolniczych i te sprawy znam. Natomiast dobrze, że państwo też się zapoznacie, żebyście my mogli to, co pan radny Ocicki powiedział, być bardziej szczodrzy, jeżeli będzie potrzeba wydawania środków na zakup urządzeń, które służą policji. A nawiązując do tego, chciałem powiedzieć, że w tamtym roku pan komendant jest obecny, jeden i drugi, żeśmy pomogli kupić dla policji 2 samochody, panie komendancie, tak? Dla pana komendanta straży też żeśmy wyasygnowali środki na dofinansowanie zakupu samochodu, który będzie zrealizowany w tym roku prawdopodobnie. Także panie radny Ocicki, naprawdę staramy się pomagać i w tym roku żeśmy się umówili z panem komendantem policji na pomoc w zakupie nowych środków też dla policji. Jak będzie otwarcie nowej komendy, jak pan komendant zbilansuje, ile to by kosztowało, uważam, że samorządy są otwarte i nie ma problemu we współfinansowaniu tych zadań, które wspólnie uzgodnimy, a które są potrzebne do poprawy bezpieczeństwa naszego powiatu, naszych mieszkańców, bo to jest ważne. A proszę Państwa, chciałbym powiedzieć tylko tyle. Ja byłem na ostatnio, no, 2 tygodnie temu, czy może troszeczkę więcej, 3 tygodnie odprawie, tak zwanej rocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Chciałbym tu na ręce pana komendanta pogratulować, żebyście Państwo też widzieli, nasza Komenda Powiatowa Policji jest na pierwszym, drugim miejscu w Komendzie Wojewódzkiej Policji Mazowieckiej, w garnizonie mazowieckim, bo tak to się nazywa, więc mamy się z czego szczycić. Policja działa pozytywnie, policja ma pozytywne też opinie. Panie komendancie, proszę o przekazanie podziękować dla wszystkich funkcjonariuszy. Podobnie chciałem na ręce pana komendanta Chmielewskiego podziękować Straży Pożarnej, ponieważ widzimy zaangażowanie strażaków tam wszędzie, gdzie jest potrzebna ich pomoc przy ratowaniu życia czy zdrowia ludzkiego, szczególnie to, o czym nie mówimy, bo w tej chwili straż nam się zawsze kojarzy z pożarami, o tym żeśmy mówili, ale proszę Państwa, straż to w tej chwili są ratownictwo drogowe, możemy powiedzieć, i tam oni uczestniczą w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. I panie komendancie, też proszę przyjąć podziękowania dla pana i dla całej komendy. Dla pani dyrektor Umińskiej, ponieważ walczy o nasze tutaj higienę i poprawia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, żeby jak najmniej było, i wiele dyskutujemy na komisjach bezpieczeństwa, bo proszę Państwa, o tym bezpieczeństwie my dyskutujemy na komisjach bezpieczeństwa, które są co najmniej 4 w roku, czy nawet częściej organizowane, żeby to bezpieczeństwo w naszym powiecie było na odpowiednim poziomie. Także proszę przyjąć od zarządu, od nas tutaj mieszkańców, od samorządu, bo takie też mamy upoważnienia wójtów, najlepsze podziękowania i proszę tak trzymać, żeby to bezpieczeństwo na tym poziomie było u nas jak największe, a my doskonale wiemy, że walka z narkotykami to jest trochę walka z wiatrakami. Jeżeli wszyscy nie będziemy z tym walczyli, a szczególnie rodzice,
to wtedy policja sama tego nałogu narkotykowego nie zwalczy, bo to jest bardzo trudne, co pan komendant mówi. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem dołączyć do życzeń, do wszystko, co złożył pan starosta. Chciałem podziękować państwu za obszerne sprawozdania i bardzo wszystkim państwu dziękuję. I jeżeli nie zachęcam państwa do pobytu tu z nami w dalszej części, a jeżeli obowiązki państwa wzywają, to bardzo państwu dziękuję za udział w naszej sesji. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu następnego, 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Obywatelnego Szczepnickiego na rok 2014. Bardzo proszę pana, tutaj jest sprawozdanie. Sprawozdanie, proszę państwa, państwo otrzymaliście materiał, czy ktoś chciał zabrać z państwa głos? Bardzo proszę. Jeżeli panu tak to życzycie, tylko ja chciałbym to, po pierwsze, to już mówiłem wcześniej panu radnemu Cieckiemu, to nie ze względów takich, gdzie mi się, tylko są pewne spotkania umówione i nie chciałbym, żebyśmy to przeciągali, bo... Dobrze, dobrze, proszę bardzo, w takim razie 5 minut przerwy. Proszę państwa, po malutku będziemy wznawiali obrady 5 sesji, po tej krótkiej przerwie. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Zielcu. Pani dyrektor jest. I projekt tej uchwały również państwo otrzymaliście w materiałach. Czy ktoś z panów radnych, panów radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Jeżeli nie, to w takim razie kto jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Sierpcu? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Sierpcu. Przechodzimy do następnego punktu, 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za drugie półrocze 2014 roku. I ten projekt uchwały otrzymali państwo również w materiałach. Był on przedmiotem prac na komisjach stałych Rady. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad? Jest jedna osoba, jest również pan dyrektor Smolczyński, także bardzo proszę, pana radnego. Panie przewodniczący, dziękuję. Króciutko, korzystając z obecności pana dyrektora. Bardziej informacyjnie nie odnoszę się, bo tutaj myślę, że wszyscy zapoznaliśmy się z tym planem do drugiego półrocza 2014. Chodzi mi o ten rok obecny, żeby też informacyjnie tutaj na abonentów telewizji kablowej, jak to wygląda w tej chwili, na co mogą liczyć do roboty w tej chwili. Krótkie dotacje, starsze wyposażenia. W tym temacie na rok 2014. Proszę, przyjdźmy, proszę. Zgadza się na to, że rok 2015 będzie równie efektywny, a może nawet bardziej efektywny. Panie dyrektorze, można głośniej? Można głośniej? A pobliżej. Zanosi się na to, że rok 2015 powinien być nawet bardziej efektywny niż rok 2014, a wynika to z prostego faktu, że już na początku roku 2015 budżet, jakim już dysponować na aktywizację zawodową bezrobotnych, co jest najważniejszym, ma się rozumieć, naszym zadaniem, jest już większy, bo wynosi 12 milionów 109 tysięcy złotych, podczas gdy cały budżet roku 2014 wyniósł na ręce 12 milionów 5 tysięcy złotych. Dodam tutaj, że osiągnęliśmy taką kwotę dlatego tylko, że w ciągu roku 2014 pięciokrotnie skutecznie aplikowaliśmy o środki z rezerwy ministra.
i w związku z tym taką kwotę uzyskaliśmy pierwotnie, czyli na początku roku 2014, ta kwota była znacznie, znacznie niższa. A zatem uważam, że w roku 2015, jak mówię, już jest kwota wyższa, trudno przypuszczać, żeby nie zostały, nie były uruchamiane rezerwy ministra. Już takie sygnały oczywiście, oczywiście mamy i już zresztą mamy zaplanowane, że na razie w kwestii planu, wobec tego nie będę się jeszcze tutaj ostatecznie wypowiadał. W każdym razie kwoty te na pewno ulegną zwiększeniu. Będzie więc możliwość taka, że jeżeli wspomniałem na początku o większej jeszcze efektywności, to efektywność w roku 2014 to 1225 zaktywizowanych bezrobotnych, co jest w przeciągu w ostatnich powiedzmy 4 latach wartością absolutnie najwyższą i jest szansa, że w tym roku osiągniemy jeszcze lepszy wynik. Powiem też, że w roku 2014 wydaliśmy 24 044 000 na, w cudzysłowie, obsługę bezrobotnych w roku tym 14, a więc zanosi się na to, że będzie również większe środki zostaną zastosowane, zaangażowane w roku 2015. Taka możliwość tego będzie. Tutaj pewna uwaga, mianowicie taka, że jeżeli chodzi o zwiększające się środki na obsługę, w cudzysłowie znowu bezrobotnych, to one dotyczą przede wszystkim, mam świetnie tylko, dotyczą właśnie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. I tutaj gdyby przeszedł ostatnie lata, to tam około 4 milionów złotych w roku 2011 poprzez 6, 9, 12, 13 i do 12, jak powiedziałem, 5, 12 milionów 5 tysięcy w roku 2014. A zatem rosną tylko te koszty, nie rosną natomiast pozostałe koszty związane z obsługą bezrobocia na terenie powiatu naszego Wsiadowskiego. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Tak, tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Przewodniczący Rady, mam pytanie do Pana Kuczyńskiego. Czy są przewidziane kolejne nabory na staże? Wiem, że już były dwa terminy naborów, że te staże się zaczęły w lutym i od 1 marca. Czy na kolejne są już przewidziane jakieś nabory? Jako terminy? I jak tak, to z jakich środków będzie dofinansowane? Dziękuję. Już odpowiadam. Do tej pory uruchamialiśmy staże od 9 lutego do 1 marca, które nastąpi za chwilę, z tak zwanego algorytmu, czyli z środków funduszu pracy. W tej chwili w planie mamy, i tak oczywiście będzie, uruchomienie środków unijnych, środki RPO i POWER, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, i będziemy tutaj uruchamiali środki. Planowaliśmy pierwotnie od 1 kwietnia, maja i czerwca uruchomić z tego programu POWER, przy czym no, nie od nas to zależy, nie został jeszcze ogłoszony nabór wniosków od nas przez ministerstwo. W związku z tym czekamy, no z jakichś takich przecieków wiemy, że na początku marca ten nabór zostanie rozpoczęty i jak tylko będziemy mogli złożyć wniosek, natychmiast składamy i w jak najszybszym tempie będziemy uruchamiali, bo tutaj jesteśmy no, zobligowani terminami. Wiadomo, że staże trwają 6 miesięcy, a zatem żeby wykorzystać środki do końca roku, no trzeba obliczyć od grudnia właściwie od listopada, bo chodzi o wypłatę tych środków. 6 miesięcy, no to siłą rzeczy wiemy, kiedy należy zaczynać. Nie da się też rozpocząć, bo tak dużej liczby staży w jednym miesiącu. Jest to po prostu niemożliwe, bo nawet służba zdrowia, to znaczy jest lekarz, który bada przecież przez stażystów, no po prostu nie dałby rady. To się po prostu nie da skumulować, żeby w jednym terminie rozpocząć. A zatem plany są takie, że w miesiącu kwietniu, maju, pewnie potem od 1 maja do 1 czerwca uruchomimy staże właśnie z funduszy unijnych z tego programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Czy jeszcze ktoś? Roboty publiczne są już uruchomione, już no co się robi, już korzystają, już to już funkcjonuje, także są uruchomione. No i inne również już funkcjonują, przykład wyposażenie stanowiskie, macie już
już jest aktualnie nabór jest czynny. No i sukcesywnie przebiega nabór wniosków. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś są pytania? Dziękuję za wyczerpujące, w ogóle za sprawozdanie, które tam jest przejrzyste i czytelne. Myślę, że sukcesem naszym by było wszystkich, jakby ten procent bezrobocia był jednocyfrowy, no, by nas satysfakcjonował. No ale proszę Państwa, przechodzimy w takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania? Wszyscy są za. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 5 Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za drugie półrocze 2014 roku. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. I ten projekt również Państwo materiałach otrzymaliście. Był on przedmiotem prac na komisjach stałych Rady. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać w tej sprawie, w tym punkcie obrad głos? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Wszyscy? A przepraszam, bardzo się przeczytam. Tak jak kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. Przechodzimy do punktu 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku. I również Państwo mieliście to w materiałach, będą przedmiotem Komisji Stałych Rady. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie ma. W tym punkcie nie głosujemy. Przechodzimy do punktu 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033. I ten projekt uchwały też również Państwo mieliście w materiałach. Był on przedmiotem prac na komisjach stałych Rady. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie ma. Kto w takim razie jest pan radny za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2033? Wszyscy? Dziękuję. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2033. Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok. I również ten projekt uchwały Państwo mieliście w materiałach. Był on przedmiotem prac na komisjach stałych Rady. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad? Bardzo proszę, pan radny Pakieła. Mam pytanie do pana skarbnika. W załączniku numer 3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych sektora finansów publicznych. I tutaj przekazujemy im bagatelną kwotę, w sumie to jest prawie 1 000 000 zł, do innych powiatów, 10 powiatów plus samorząd i województwa wschodniopomorskiego. Chodzi o nasze dzieci, które są wychowane w innych miejscach. No, z tego co wiem, też to odbywa się w drugą stronę, czyli inne powiaty płacą, to wpływają w tym kwoty do budżetu Powiatu Sierpeckiego. Mam pytanie, jak wygląda ta relacja tych kwot względem siebie, czy to się dosyć sprawnie jakoś kompensuje, czy wręcz przeciwnie? Czy jesteśmy na podkreślenie? Jeśli chodzi o wielkości, to oczywistą rzeczą jest, że to co my dajemy, jest większe niż otrzymuje. Kwotą nie podam panu w tej chwili, mogę podać ją. Czyli jest nie pamiętam. Więc w każdym bądź razie te kwoty, które przychodzą do
na finansowanie naszego domu dzieci w Szczutowie są dużo niższe, ponieważ, proszę Państwa, w domu dzieci w Szczutowie to spoza terenu powiatu sierpeckiego jest tylko troje dzieci. W związku z tym na troje dzieci przychodzą małe kwoty. Reszta dzieci to jest z terenu naszego powiatu i stąd też takie są. 20 dzieci mamy. Tak. Logiczne. Jest około 150 tysięcy środków do pracy na dom dziecka. 960. Wiem, że 30 do młodych ludzi. To jest mamy cenę. Tylko jest podaczka. Ja, panie Agnieszki. Ale powiedz, pani Agnieszka nie wie, jaką jest poza naszym powiatem. No będzie około 20, bo teraz. Jest około 30 dzieciaków. W sumie chyba jest 30. Proszę bardzo, czy jeszcze są pytania w tym punkcie obrad? Panie Agnieszko, pytanie jest pani, ile mamy dzieci z naszego powiatu w domach dziecka poza naszym terenem? Czy pani... Szanowni Państwo, ja już w Biurze Rady złożyłam 20 lutego sprawozdanie za rok 2014 i między innymi Państwo na kolejnej sesji Rady Powiatu dostaniecie informację. I na tutaj Państwo nie macie tej informacji, ale ja już sobie skorzystam przy okazji i powiem tak, jak to wygląda. Wykaz dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na dzień 31 grudnia 2014 to mam 12 dzieci. Wykaz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na dzień 31-12 9 dzieci. Wykaz dzieci umieszczonych w placówkach na dzień 31-12-14 mamy dzieci 16. Wykaz dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w powiatowym domu dzieci w Szczutowie 4, 10 naszych. Także wiecie Państwo, dostaniecie bardzo szczegółowe Państwo informacje, dostaniecie na kolejnej sesji Rady Powiatu, zgodnie z planem sesji ten punkt jest przyjęty. Chodziło tylko o ilość dzieci, Pani Agnieszko, które są poza naszym terenem. O ilość dzieci, które są poza naszym powiatem. 16 jest 16. Widzicie Państwo, w ciągu roku te liczby się wiadomo, że się zmieniają. Ja Państwu, przepraszam, ja Państwu podam sprawozdanie, macie Państwo informacje na dzień 31 grudzień. Wiadomo, że dzieci wracają do domów, kończy się czasami 18 rok życia, więc to jest sprawa rotacyjna. W sprawozdaniu macie Państwo informacje na 31 i będzie to na kolejnej sesji Rady Powiatu. Bardzo dziękuję Pani Wice za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy są zasugerowani. Proszę Państwa, przechodzimy, dziękuję bardzo, przechodzimy teraz, proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2015? Wszyscy? Tak, że stwierdzam, że dla powiatu jednogłośnie przyjęła, powiatu sierpecki przyjęła, podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2015 rok. Przechodzimy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Kontroli na rok 2015. I ten projekt uchwały Państwo tu mieliście w materiałach. Jest to propozycja przygotowana przez Komisję Rewizyjną. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie ma. W takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015? Jednogłośnie? Tak, jednogłośnie. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. Przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu. Projekt uchwały otrzymali Państwo na materiałach. Jest to propozycja przygotowana przez Komisję Rewizyjną. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad z Panów Radnych? Nie ma. W takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu. No, przechodzimy do tego punktu 21. Także podjęcie postanowienia
proceduralnego w sprawie zwrócenia skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014 roku na działania i zamierzenia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szutowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu. I ten projekt również Państwo otrzymaliście w materiałach jako propozycja przygotowana przez Komisję Rewizyjną. I tu w tym punkcie już był pierwszy punkt pana radnego Ocickiego. Bardzo proszę panią przewodniczącą. Szanowny przewodniczący, szanowni państwo, przygotowałam się troszkę na to zapytanie. Dlatego powiem kilka słów uzasadnienia w sprawie skargi na dyrektora DPS w Szutowie. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi jeszcze spraw podjętych przez poprzednią komisję rewizyjną, poprosiliśmy o ekspertyzę prawną, radcę prawną. Analiza wszystkich materiałów i opinia prawna pozwoliła uznać skargę jako niewłaściwie skierowaną do Rady Powiatu w Sierpniu. Każdy ma prawo do skargi i do egzekwowania swoich praw. Opisane zarzuty dotyczą naruszenia przez dyrektora DPS-u w Szutowie czynności z zakresu prawa pracowniczego, przepisów BHP oraz praw organizacji związkowych. Rozpatrywanie wyżej wymienionych spraw należy do Państwowej Inspekcji Pracy, Sądów Pracy oraz organów ścigania. Praca w DPS jest bardzo ciężka pod względem fizycznym i psychicznym. Podopieczni to głównie starsi niepełnosprawni wymagający pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Osoby leżące, cierpiące, oddające swoje zdrowie i życie w ręce fachowców. Dlatego bardzo ważna jest atmosfera i porozumienie w pracy, które będzie dawało efekty w zadowoleniu u podopiecznych oraz w kondycji psychofizycznej. Praca musi być zawsze doceniana, musi też być szacunek, obopólny i porozumienie dyrektor, pracownik, podopieczny. Musimy pamiętać, że to podopieczni dają nam pracę i pracę. Dlatego problemy DPS-u powinny być jak najszybciej wyjaśnione przez właściwe organy. Dlatego też zaprosiliśmy panią dyrektor w celu uzyskania informacji aktualnej sytuacji w jednostce. Pani dyrektor poinformowała nas, że trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Zalecenia pokontrolne PCPR-u są zrealizowane. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zanim proszę Państwa przejdę do pytania, ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć, zapytać. Jeszcze ja bym chciał, żeby uzupełnił, jeżeli co, pan mecenas. Bardzo bym prosił jeszcze o wypowiedź pana mecenasa. Tak, proszę państwa, ja zwróciłem się do pana przewodniczącego, aby umożliwił mi zabranie głosu, bo czuję się upoważniony i zobowiązany jakby uzupełnić tutaj informacje pani przewodniczącej komisji, bo rzeczywiście pani przewodnicząca komisji zwróciła się do mnie o ocenę prawną, podkreślam ocenę prawną, a nie merytoryczną. Pisma, w którym zawarte były zarzuty kilkunastu pracowników oraz organizacji związkowej. Z tego względu zwróciła się, iż powzięła wątpliwość przy zapoznawaniu się z tym pismem, czy rzeczywiście Rada jest organem właściwym do rozpoznania merytorycznie tego pisma z uwagi na treść zawartych tam zarzutów. I ja w swojej opinii, w sumie 6 stron ma i nie zamierzam Państwa tutaj oczywiście zanudzać przytaczaniem jej w całości, podzieliłem no, jakby wątpliwości i stanowisko Komisji Rewizyjnej, iż po analizie tego pisma na 11 dających się wyróżnić różnego rodzaju zarzutów, wszystkie te zarzuty dotyczą spraw z zakresu prawa pracy lub z zakresu stosunku pracodawca, organizacja związkowa. Poddając analizie te zarzuty, zasugerowałem i stwierdziłem w swojej opinii, że rzeczywiście Rada nie jest władna do rozpoznawania ich w trybie skargi powszechnej regulowanej przez przepisy artykułu 227-240 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przepisy te
wprowadzają ten tryb skargi powszechnej, zresztą w wykonaniu artykułu 67 Konstytucji RP, wprowadzającej no, prawo do skargi powszechnej każdemu obywatelowi, ale wyraźnie stanowią te przepisy, iż przedmiotem tej skargi, przedmiotem rozpatrywania w tym trybie mogą być sprawy należące do właściwości organów władzy publicznej i innych organów w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej, dla których rozpoznawania nie jest właściwy organ. Bardzo istotna jest kwestia rozróżnienia, czy przedmiot skargi jest właśnie zarzutem do działalności organów w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami publicznymi z zakresu administracji publicznej, czy też w innym trybie, a to z tego powodu, że zarówno w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, jak i w doktrynie prawa administracyjnego odnoszącymi się do właśnie analizy tych przepisów artykułu 227-240 wyraża się jednoznaczne stanowisko, że tryb skargowy jest trybem jakby uzupełniającym. Wtedy wchodzi w grę, kiedy określonej sprawy nie można, dla załatwienia określonej sprawy nie jest przewidziany tryb jurysdykcyjny. To znaczy postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji administracyjnej lub inne tryby jurysdykcyjne, na przykład postępowanie sądowe, cywilne, postępowanie z zakresu prawa pracy, czy postępowanie karne w końcu prowadzone przez organy ścigania i sądy. Tu nie można zastępować jakby stanowiskiem Rady innych organów, które no, wydają decyzje właśnie w tych trybach jurysdykcyjnych. I to jest wyraźnie podkreślane zarówno w doktrynie, ja tu przytoczyłem w tej opinii odpowiednie fragmenty wypowiedzi przedstawicieli doktryny, jak i w orzecznictwie, chociażby wyrok z 2010 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym stwierdza się, że ponieważ skarga, pojęcie skargi w polskim postępowaniu ujęte jest bardzo szeroko i przedmiotem tej skargi może być wszystko, każdy może napisać w trybie skargowym każdą rzecz, to sąd administracyjny zwrócił uwagę, z uwagi na jej szeroki podmiot, może się zdarzyć, że skarga wniesiona zostanie w sytuacji, która może być przedmiotem postępowania jurysdykcyjnego. Ustawodawca przyjmuje w takiej sytuacji generalną zasadę pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym. Tak jak powiedziałem, podzieliłem w tej opinii w pełni jakby ocenę komisji rewizyjnej, iż te zarzuty, które zostały tam w tej skardze wymienione w 11 punktach dające się wydzielić, no one dotyczą zarzutów z zakresu prawa pracy i to szeroko pojętego lub kontaktów z relacji między pracodawca, związki zawodowe regulowanych ustawą o związkach zawodowych. I teraz jest kwestia taka, w jakiej formie ustawa przewiduje załatwienie takiego pisma, które zawiera zarzuty nie będące skargą powszechną w rozumieniu tych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdzie właściwa jest Rada w tym przypadku w stosunku do kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej. Tu się stosuje artykuł 240 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i 231, który stanowi, że te sprawy załatwia się w przepisach właściwych do ich rozpoznania. Czyli jeżeli jest to sprawa administracyjna, przekazuje się do rozpoznania w trybie postępowania administracyjnego kończącego się decyzją. Jeżeli jest to inna sprawa, prawo pracy, przekazuje się co do zasady do tych organów, które są właściwe do ich rozpoznania. Jednakże artykuł 231 stanowi, że organ właściwy, do którego wpłynęła skarga, w sytuacji, kiedy uzna, że ta skarga nie zawiera zarzutów rozpoznawanych w trybie skargowym, ma dwie możliwości. Albo przekazać
skargę do właściwego organu, do organu właściwego do jej rozpoznania, albo pouczyć wnoszącego skargę o trybie właściwym, o właściwym trybie i organach do jej, do skierowania tychże zarzutów w celu rozpoznania. I teraz, ponieważ ta konkretna skarga zawiera, tak jak powiedziałem, 11 zarzutów z różnych dziedzin prawa pracy, poczynając od zarzutów dotyczącego przestrzegania czasu pracy, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, dotyczącego mobbingu, dotyczących i zarzuty jeszcze jednocześnie, to są zarzuty kilkunastu pracowników, oraz zarzuty organizacji związkowej co do relacji pracodawca-organizacja związkowa regulowanych ustawą o związkach zawodowych. A w mojej ocenie trudno wywnioskować z treści tej skargi, jakie konkretnie roszczenia zgłaszają poszczególne osoby. Jest ich kilkanaście. I te roszczenia one mogą zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy w tym celu, żeby Państwowa Inspekcja Pracy w trybie kontroli zbadała, czy pracodawca nie narusza przepisów kodeksu pracy. Mogą skierować bezpośrednio do Sądu Pracy, jeżeli są to roszczenia związane na przykład z wysokością wynagrodzenia, tak, za godziny nadliczbowe powiedzmy. Mogą w końcu kierować do organów ścigania, jeżeli określone zachowania pracodawcy uważają, naruszają przepisy karne kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia lub kodeksu karnego, bo tam są odpowiednie przepisy karne za naruszenie przepisów prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych, również to jest również karane. W związku z tym nie ma takiej możliwości wskazania jednego trybu i jednego organu, do którego można by było tą skargę przekazać, czy to do Państwowej Inspekcji Pracy, czy do organów ścigania. Każda z osób wnoszących tę skargę winna sama zdecydować, jakie ma roszczenia i te roszczenia po pouczeniu przez Radę, które tam jest przecież w projekcie tej uchwały, te roszczenia skierować do właściwego organu, czy to chce, nie wiem, wynagrodzenia za dodatkowe godziny nadliczbowe, czy chce ukarania pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy, czy wszczęcia postępowania karnego nawet przez organa ścigania. I w związku z tym uważam, że zaproponowany tryb rozpoznania skargi, czyli zwrócenie jej osobom skarżącym i podmiotowi skarżącemu, czyli organizacji związkowej, z pouczeniem właściwym znajduje pełne uzasadnienie w przepisach prawa. Oczywiście jeszcze jest kwestia jedna formy zwrócenia, czy powinno to nastąpić uchwałą, czy postanowieniem proceduralnym, ponieważ zgodnie z orzecznictwem również sądowo-administracyjnym, i wynikającym z przepisów prawa, przepisy te nie przewidują wyraźnej formy na rozpoznanie skargi, tylko w formie uchwały, więc tę kwestię powinien regulować statut. Nasz statut reguluje takie kwestie, jednak formę uchwały Rady przewiduje po pierwsze dla merytorycznego rozpoznania skargi, co w poprzednim punkcie już Państwo głosowali, bo merytorycznie Państwo oceniali skargę, lub dla zwrotu skargi, przekazania skargi określonemu organowi. To również jest uchwała i stanowi o tym bodajże paragraf 69. Merytoryczne rozpoznanie skargi to jest ustęp drugi, a przekazanie skargi ustęp trzeci statutu, paragraf 60. Natomiast dla tego przypadku zwrócenia skargi osobie ją wnoszącej z pouczeniem do jakiego organu powinna być wniesiona, statut nie przewiduje formy uchwały. A w związku z tym, w mojej ocenie, właściwa jest forma postanowienia proceduralnego przewidzianego w paragrafie 40 ustęp 1 tiret 1. Bo to jest postanowienie proceduralne, które Rada stosuje. Oczywiście jeszcze jedną kwestię należałoby wspomnieć. Ten tryb rozstrzygnięcia o skardze nie przesądza o
ocenie, o możliwości oceny tego pisma jako źródła ewentualnej decyzji podjęcia postępowania kontrolnego w tej jednostce organizacyjnej przez komisję rewizyjną czy przez inne organy, no w celu sprawdzenia funkcjonowania tej jednostki organizacyjnej, ale to jest zupełnie już odrębna kwestia poza kwestią rozpoznania skargi. Dziękuję bardzo panu mecenasowi za tą wypowiedź, a właśnie to to jest trochę więcej, bo można powiedzieć, że to wykład na ten temat i myślę, że się przyda, że to mieszkańcy naszego powiatu obejrzą, nawet jak postępować. Także bardzo dziękuję za tak dokładne wyjaśnienie tej sprawy, ale jednak chciałbym jeszcze zapytać, czy ktoś z panów radnych ma jeszcze pytanie. Bardzo proszę, pan radny Jarosław Ocicki. Proszę państwa, w 2014 roku Rada podjęła taką decyzję, pierwsza się podjęta, bo była w tej Radzie, że tą sprawę odnośnie Domu Pomocy Społecznej przekażemy zarządowi następnej Radzie. Ja nie widzę... Mam pytanie do radnych, powiedz. Czy zapoznaliście się państwo z tymi protokołami? Wszyscy? Zna pan ten protokół? Pan zna? Oczywiście. To są protokoły, to mam już akurat do Komisji Rewizyjnej. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 9 października, 24 października. Czy znacie państwo to? Wszyscy? A nie zna. Niektórzy nie znają, a będziemy głosować. Proszę państwa, pierwsza rzecz to jest tak. Rada wtedy, Komisja Rewizyjna, czytam państwu tylko fragment, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego czytać. Proszę bardzo, fragment. Wobec powyższego wskutek głosowania komisja uznała zasadność zarzutów przedstawionych skargi. Członkowie komisji decyzję o uznaniu zasadności skargi uzasadnili, że grupa pracowników DPS w Szutowie wyraziła niezadowolenie z relacji personalnej panujących w placówce pomiędzy dyrektorem. Sytuacja panująca w placówce doprowadziła do rozstroju nerwowego i negatywnych skutków zdrowotnych, prac pod presją, w ciągłym stresie, nadmiar obowiązków narzuconych przez panią przez pracodawcę oraz krótkie terminy jej wykonania, ciągłe zmienności decyzji pracodawcy oraz nieprecyzyjność poleceń są przyczyną ogromnego stresu dla pracowników placówki. Problemy zaistniałe w placówce również potwierdzają przedstawiciele związków zawodowych działających w Domu Pomocy Społecznej w Szutowie. Na posiedzeniu komisji, proszę państwa, pan Sylwester Czajkowski, który był przewodniczącym tej komisji, zwrócił uwagę, że podczas prowadzenia sprawy związanej z rozpatrzeniem skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szutowie wyniknęły okoliczności, które mogą mieć znamiona przestępstwa. Podczas wyjaśnień składanych przez pracowników placówki związanych ze skargą dwóch pracowników udzieliło informacji, że zostały zmuszane do oddania części przyznanej premii. Czyli ta premia była przyznawana, a potem musieli prywatnie oddawać pani dyrektor. W związku członkowie komisji jednogłośnie uznali, że w mniejszym temacie należy skierować pismo do pana Juliusza Goszkosia, przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu, aby zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej i po jego merytorycznej ocenie podjął decyzję o dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Tutaj pan były przewodniczący dał to na sesję, rozmawialiśmy na ten temat, zostało przełożone na następną kadencję. Tych materiałów jest naprawdę obszerny. Ja byłem, proszę państwa, przy, można powiedzieć w cudzysłowie, przesłuchiwaniu wyjaśnień tych faktów. To było tak, żeby panie sami już w oczach opowiadały o tym wszystkim, co się dzieje. Nawet przerywaliśmy, bo nie były w stanie dalej opowiadać o tych rzeczy. Proszę państwa, i tu jeśli chodzi, to pan mecenas powiedział, jest też taki, zgodnie z artykułem, panie mecenasie, 229 punkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw z 2030 roku, pozycja 267 z późniejszymi zmianami, właściwą do rozpatrzenia skargi na kierowników służb, inspekcji i straży jest Rada Powiatu. Proszę państwa, i tu jeszcze bym chciał zwrócić na to, żebyśmy może to ten punkt zdjęli z porządku obrad z tego względu, że nie wszyscy radni
są zapoznani z tym, a mi się wydaje, że jakieś morale powinny być, jeśli chodzi o członków rady. Zaraz, ja powiem, panie radny, ja powiem tak, że jeżeli chodzi o to, że nie zostało to schowane pod dywan, ponieważ to było pierwsze pismo, jakie na moje ręce płynęło. Nie, do pana przewodniczącego. I od razu skierowałem to do komisji rewizyjnej. Także to zapoznałem się z tymi pismami i skierowałem, tak jak już mówiłem wcześniej. Ale teraz bardzo proszę, pan starosta. Państwa, ja proponuję, żeby trochę emocje ostudzić. Poczekajmy na ostateczny wynik kontroli PIP-u, bo w tej chwili ten protokół w końcu PIP może zrobi, bo jakby PIP coś znalazł, to powiem tak, jakby dawno protokół był, jak PIP ma problem jest na znalezieniem czegoś, to wtedy kontrola trwa długo i protokół więc będzie wolno się pisze. Więc poczekajmy na protokół PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy i poczekajmy na orzeczenie ostateczne prokuratora rejonowego, bo wiem, że towarzyszą dowody. I proszę Państwa, to jest jedna sprawa, natomiast zgadzam się z tym, co Pan Mecenas powiedział, co komisja zaproponowała, żeby to zwrócić skarżącym, ponieważ Panie radny Ociskie, to nie do końca tak jest, jak Pan mówi, bo my żeśmy to sprawę się orientowali. Ja nie mówię, czy... Ja wiem, jak to prawdy. Panie radny, ja wiem, w jakiej atmosferze to się odbywało, to była końcówka rady, to było przed wyborami, to było emocje i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy radni, niektórzy wtedy podejmowali te decyzje, tym zapyta się ich dzisiaj, czy by podjęli takie same decyzje, to by prawdopodobnie tych decyzji tak jednoznacznie, jak wtedy podjęli, nie podejmowali, ponieważ mieli za mało wiedzy. A ta wiedza polega między innymi na tym, że nie dopuszczono drugiej strony do wysłuchania. A jeżeli jest pokrzywdzony i obwiniony, to powinny być wysłuchane dwie strony. W tamtych dokumentach druga strona nie miała takiej szansy zaprezentowania swoich dowodów na obronę, jak osoby, które wskazywały się jako pokrzywdzone. Dlatego ja bym prosił, że są w tym kraju, tak jak pan mecenas powiedział, organy uprawnione do odpowiednich kontroli. Jest to Państwowa Inspekcja Pracy, jest to Prokuratura Rejonowa w Sierpcu. Jeżeli będą protokoły wskazujące na jakiekolwiek uchybienia, wtedy w ramach tych decyzji zarząd się to sprawą zajmie. Bo to będzie już odpowiedzialność dyscyplinarna pani dyrektor lub karna, prawda? W zależności od tego, jaka ocena będzie faktu. I wtedy będzie to w gestii zarządu. Natomiast ja się zgadzam całkowicie, że komisja rewizyjna nie powinna zajmować się sprawami, które nie są po prostu bezpośrednio do niej, jakby w kompetencjach, bo wtedy będziemy wchodzili w kompetencje prokuratora, a komisja rewizyjna nie ma uprawnień śledczych. Nawet takie zdanie z tamtego protokołu, jakby pan tak pięknie zacytował na końcu, co komisja napisała. No tam było źle, ale lepiej, żeby tego nie ujawniać, bo po co to ma ujrzeć światło dzienne? To po co takie zdanie komisja napisała? Jeżeli widziała, że jest przestępstwo, to komisja sama, zgodnie z tym, że jak funkcjonariusz publiczny dowie się o popełnieniu przestępstwa, to takie przestępstwo powinien zgłosić. Prawda, panie mecenasie? Dlaczego komisja rewizyjna wtedy nie zgłosiła tego do prokuratora, tylko zgłosili to pracownicy? Więc komisja miała sobie dużo do zarzucenia w tamtym składzie i panie radny Ocicki, poczekajmy na ostateczne orzeczenia organu do tego uprawnionych i zarząd wtedy to sprawą się zajmie. Dziękuję bardzo. Bardzo jeszcze bardzo proszę pan radny Ocicki. Panie starosto, ja nie byłem w tej komisji i proszę pana, za to nie odpowiadam. Niech pan się zapyta, tak jak kazał mi pan się zapytać komisji, niech pan się teraz zapyta komisji, dlaczego nie skierowała do prokuratury. Że ja bym na pewno by było to skierował. Ale akurat tej komisji nie wiem. A jeśli chodzi o to, że nie miała druga strona możliwości wypowiedzi, no to pan mówi nieprawdę. Przecież była zaproszona pani dyrektor na komisję rewizyjną, składała wyjaśnienia, nie tylko pani dyrektor, jeszcze inni pracownicy. Także miała możliwość tego wyjaśnienia, panie starosto. Z tego co wiem, to tylko byli pracownicy, prosili o wyjaśnienie. Jest tutaj osoba, która była w tej komisji. Ale chwila. Natomiast nie byli pracownicy i inni, którzy się nie skarżyli, więc trzeba zapytać drugą stronę pracowników, panie, którzy tam pracowali. Ja bardzo proszę o przemianę zdań. Teraz rozmawiam. Pan nie będziemy, zapraszać wszystkich pracowników DPS, chyba że pan chciał zaprosić wszystkich, to my może się wypowiedzieli. Ci, którzy mają problem, wiem, że do tej pory i jeszcze mają pracownicy pod kontrolą. Starostwo jest organem nadzorującym i powinno interweniować. Jeżeli ja słyszę, że teraz też są jakieś tam, no nie wiem, pracownicy też przeżywają stres i tak dalej, bo jest atmosfera niezbyt przyjazna pracownikom, no o czym mówimy? Powinien ktoś to sprawdzić. Jest to starostwo organem nadzorującym, jak powiedziałem wcześniej. I on powinien jakieś decyzje podjąć. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze pan radny Marek Gąsielowski.
Proszę Państwa, zasiada w komisji rewizyjnej. Jednym z zawodów, który posiadam, mam do tego uprawnienia, jestem specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę Państwa, jeżeli narusza się tutaj prawo pracy, jeżeli narusza się kodeks postanowienia, artykuły, paragrafy kodeksu pracy, no to do tego są stosowne organa, które zostały do tego stworzone przez nas, rząd, przez Sejm i to działa, więc my nie zamykamy tej sprawy jako komisja rewizyjna, tylko zwracamy tą skargę do skarżących, żeby odpowiednio udały się do tych, czy do Sądu Pracy, czy do Państwowej Inspekcji Pracy, czy do prokuratury. Jeżeli będą stosowne wyroki, to my jako komisja rewizyjna, pani przewodnicząca też to potwierdzi, zajmiemy się powtórnie tą sprawą i będziemy rozpatrywać, no, jaki będzie wynik tych wszystkich kontroli, czy spraw, które czy będą, czy nie będą, bo ja nie wiem, czy no, będzie jakaś w tym temacie sprawa, czy prokurator podejmie taką decyzję, czy inną. Natomiast na dzień dzisiejszy ja nie mam moralnego delegacji takiej moralnej, że ja podejmuję decyzję za Sąd Pracy. Przepraszam, jeżeli ktoś jest mobbingowany, wskazują pracownicy, no to jest Sąd Pracy. Jeżeli będzie wyrok Sądu Pracy, że rzeczywiście pani dyrektor stosowała mobbing w stosunku do pracownika czy pracowników, no to oczywiście, że się tym zajmiemy. Ale dopóki nie ma czegoś takiego, to przepraszam, to jest tylko odczucie, że poprzednia komisja tak działała, to ja nie będę się odnosił do tego i nie będę komentował, w jakiej atmosferze pracowała ta komisja, w jakiej atmosferze byli wysłuchiwani i pracownicy, i pracodawca, pani dyrektor. To już jest fakt, który miał miejsce, jest faktem historycznym. Na dzień dzisiejszy podejmujemy decyzję, żeby przekazać skarżącym i poczekać na efekt. A to tak podsumowując, to proszę Państwa, Pan Bóg człowieka nie stworzył do pracy, tylko do odpoczynku, więc zawsze będzie pracownik miał pretensje do pracodawcy, że zmusza go do pracy. No i zawsze będą sytuacje konfliktowe, nikt tego nie rozwiąże, bo ten se nas na pewno potwierdzi, bo na pewno prowadził wiele spraw z pracownikami i z pracodawcą. Zawsze będzie ten konflikt i ten konflikt, no, przy dobrej umiejętności pracy specjalisty do spraw bezpieczeństwa, może to ten specjalista załagodzić, wyjaśnić pewne rzeczy, a że czasami związki zawodowe uważają, że są najważniejsze w tym państwie, no to też mamy takie różne przykłady. Troszeczkę emocje rzeczywiście, żeby upadły, poczekajmy na wynik, jeżeli będą wyroki sądu, czy inne wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy pokontrolne, wtedy komisja powtórnie na pewno zajmie się tą sprawą. A dzisiaj podejmijmy tą decyzję, bo sądzę, że będziemy przegomarzać tylko w jedną i w drugą stronę, że jedni mają rację, drudzy nie mają racji, natomiast poczekajmy na wyniki tych wszystkich kontroli. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu Bartosiowi Gozielowskiemu. Myślę, że tutaj też komisja przedstawiła, dlaczego tak, a nie inaczej podjęła tytuł tej decyzji. Wyjaśnił, ale to jeszcze bardzo ważny pan radny Mariusz Turawski. Ja, panie przewodniczący, na radę miałem nie zabierać głosu w tej sprawie, natomiast zostałem poniekąd wywołany do tablicy, no bo też jestem jedynym członkiem tamtej komisji, który jest dzisiaj na sali. Dwóch z nas nie może odpowiedzieć, obecnych zresztą, to też dla mnie wielki zaszczyt. Natomiast dwóch z nas nie może odpowiadać na zarzuty, a uważam, że niesprawiedliwie mówimy o tamtej komisji, bo nasza czwórka wywodziła się z różnych tutaj opcji politycznych. Każdy kierował się własnym sumieniem, wiedzą, jaką mieliśmy zdobytą poprzez materiały. Daliśmy szansę powiedzieć się każdemu, czy to pracownikowi, czy to przedstawicielowi związku, czy to dyrekcji. I podjęliśmy decyzję zgodnie z własnym sumieniem, dlatego też nie uważam, żeby żaden z naszej czwórki walczył tutaj na jakieś
czy to jest termin listopadowy, czy październikowy, czy wybory, czy wybory. Działaliśmy zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z tym, co mieliśmy w dokumentach. I teraz najważniejsze, no to już mówiliśmy o tym, czekamy na kontrolę inspekcji pracy. Być może wtedy ta nasza komisja działała bardziej tak zdecydowanie, dlatego że mieliśmy doświadczenie. Mieliśmy doświadczenie z roku bodajże 2012, kiedy już taka sprawa na PS-ie była, podobna sprawa, kiedy tam już mieliśmy na ręku co prawda właśnie raport. Mieliśmy już gotowy raport z Państwa Inspekcji Pracy, było nam łatwiej podjąć decyzję i w tym momencie tutaj też rzeczywiście termin był niefortunny, bo to jest wrzesień, październik. Też presja była na pewno na każdym z tych członków, dlatego ja mówię, dzisiaj nas nie ma, zresztą nie ma też pana Stanisława, który myślę, że też by się tutaj wypowiedział. Staraliśmy się działać zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z tym, co mieliśmy w dokumentach. Ja mam nadzieję, że teraz po tym raporcie zabierzemy stanowisko i dalej będziemy kontynuować tę pracę. Ja nie uważam, żebyśmy jakiejś ze stron nie daliśmy szansy na obronę, na replikę. Każdy się powiedział, myślę, że było wszystko zgodnie z literą prawa i zgodnie ze statutem czynione, jeśli chodzi o tamtą komisję rewizyjną. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Myślę, że temat wyczerpaliśmy. Chyba, że jeszcze to jest pan prawie. Jeżeli nie, to proszę Państwa, przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem postanowienia proceduralnego, byśmy tak nazwali? Bardzo proszę. Kto jest za? Bardzo bym prosił przeliczenie głosów. W takim razie jeszcze pytam, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła postanowienie proceduralne w sprawie zwrócenia skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014 roku na działania i zaniechania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu. Przechodzimy do punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2015 rok. I również ten projekt uchwały otrzymali Państwo w materiałach. Chciałbym wyjaśnić, że plan powstał w oparciu o ustawowe obowiązki Rady Powiatu oraz plan pracy Zarządu Powiatu na 2015 rok. I projekt ten był omawiany na komisjach stałych Rady. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Jeżeli nie, to proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za? Dobrze. Kto jest... wszyscy tak? Stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2015 rok. Przechodzimy do punktu 23. Zapoznanie się z informacją o realizacji planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu za 2014 rok. I to informuję, że otrzymali Państwo materiały, czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad. Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu, nie głosujemy. Przechodzimy do 24 punktu. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014. I również sprawozdanie otrzymali Państwo o materiałach, było ono przedmiotem prac na komisjach stałych Rady. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie, nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 25. Sprawy różne. I tutaj w sprawach różnych pierwszy temat to był wystąpienie przedstawicieli. I tutaj, jeżeli chodzi o sprawy różne, wytypowanie przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe. I tu bardzo bym prosił o zgłaszanie dwóch osób do
tej komisji. Bardzo proszę, pan Mariusz Brejza. Szanowny panie przewodniczący, jeśli można, to chciałbym zgłosić kandydaturę pana Jarosława Łociewskiego. Bardzo proszę. Proszę państwa, jeden warunek. Osoby związane z jakimkolwiek stowarzyszeniem nie mogą brać ich stowarzyszenia do udziału w konkursie, żeby nie było kolizji później, wiecie, że ktoś jest w komisji. Dobrze, i ja się od razu zapytam, czy pan radny Łociewski wynalazł. Proszę bardzo, kto jeszcze zgłasza jakąś kandydaturę? Radny Richter? Pan radny Richter? Nie. To nie dobrze. Proszę pan radny Bakiela. Jeśli można, ja bym rok temu i dwa lata temu także już chciałbym. No to ja może odbiję chwileczkę, pan radny Dolarski był. Proszę się łaski może, Marek. Proszę? Ty wiesz, o co chodzi. Nie wiem, bo tutaj gdzie radny, pierwsza była tutaj głosowanie, było pan Mariusz Kuralski. Czy pan Mariusz Kuralski wyraził zgodę? To znaczy, wyrażam zgodę. Pan Goziorowski już powiedziałem słowo. I teraz pan Goziorowski wyraził zgodę? No ale dwóch, no to... Przegłosujemy, no to panie. Panie przewodniczący, jest dwóch, jeżeli chcą pracować, to są trzy. Nie, jest dwóch, dziękuję bardzo za uchwalenie. I jeszcze ktoś chce, proszę państwa? Proszę państwa, no to mamy dwóch tych kandydatów i wyrazili zgodę. To jest pan do tej komisji, pan Jarosław Łociewski i pan Mariusz Turalski. Proszę państwa, i teraz jest drugi jeszcze punkt. Wytypowanie przedstawiciela Rady Powiatu do pracy w zespole monitorującym do spraw realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym powiatu sierpeckiego na lata 2014-2020. I tu jest potrzebna jedna osoba. Bardzo proszę. Pan Błaszczyk wyraża zgodę? Bardzo proszę. Zamykamy ten temat. Do 2020 roku nie musiał zostać. Obydwie naraz. Proszę państwa, to już mamy skład. Do tej drugiej jest pan Marcin Błaszczyk. Teraz proszę bardzo, żeby nie było później jakichś tutaj innych spraw, to proszę przegłosujmy od razu te dwie komisje. Kto jest za tym, ażeby te osoby były w tych komisjach? Kto jest za? Jednogłośnie? Jednogłośnie. Gratuluję państwu i życzę przyjemnej pracy. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś z radnych, bo to są sprawy różne. Coś z panów, pani radnych by chciał zabrać głos w sprawach różnych. Proszę państwa, jeżeli nie ma, wyczerpaliśmy te punkty. Bardzo chciałbym podziękować za tak sprawne tutaj przebiegi tej piątej sesji. Chciałbym poinformować, że następna sesja będzie za równy miesiąc, 26 marca o godzinie 9. Powtórzę, o godzinie 9. Proszę państwa, w każdym razie mamy sporo czasu. Zamykam obrady piątej sesji Rady Powiatu w Sierpcu. Dziękuję bardzo.